Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Kulturowe uwarunkowania wykonywania dekoracji roślinnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Każda religia i kultura nieodłącznie związana była z roślinami. Większości roślin przypisane jest konkretne znaczenie, które od wieków było pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mowę kwiatów jako pierwsi poznali starożytni Grecy. Od tamtej pory floryści wykorzystują tę wiedzę, łącząc dane gatunki, odmiany i kolory w określone kompozycje roślinne. Kwiatom na przestrzeni wieków zaczęto przypisywać uczucia, emocje, nastroje. Utożsamiano je z cechami bogów, żywiołów, tajemnic. Zobacz, jakie znaczenia kulturowo przypisane są poszczególnym kwiatom. Ze względu na długą historię uprawy oraz mnogość odmian i kolorów, róża posiada bogatą symbolikę. Przyjrzyj się, w jaki sposób kolor i stadium rozwoju róży warunkuje jej symboliczne znaczenie. W zależności od charakteru okazji kierujemy się wręcz intuicyjnie dawną symboliką i znaczeniem roślin. Bardzo ważne znaczenie ma również kolor kwiatów, który posiada własną symbolikę. Zapoznaj się teraz z kulturowym znaczeniem poszczególnych barw. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.